Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Tak, dokładnie. Wracamy, kochani, chociaż powiem wam osobiście, że powoli chyba nie mamy już co tutaj robić i niedługo chyba seria nam się skończy. Chyba tak. Ogólnie, na czym my stoimy? Bo zrobiłem delikatną przerwę przez inne serie. I powiem wam osobiście, że troszeczkę się zatraciłem w tym wszystkim, ale z tego co pamiętam, mieliśmy chyba zwiększyć delikatnie ciśnienie. A przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że mamy surowce. Pamiętam, że poleciliśmy jeszcze na sam koniec po 8, żeby właśnie to zrobić. 35% atmosfery, spoko. Ciśnienie w miarę. A jak tutaj to wygląda? Bo wiem, że my mieliśmy jeszcze do odblokowania właśnie ekstraktor rudy T3, 38 paskali, czyli no zwiększamy ciśnienie na maksa, zjemy sobie teraz przy okazji coś, może jakąś fasolkę, sobie możemy sobie zjeść w ten sposób, zbierzmy to, żeby jedzonko było, żeby amciu było i tak, jak to wyglądało? Ekstraktor rudy T4. Potrzebujemy dużo superstópki i dużo osmu. Myślę, że śmiało możemy to zrobić. Znowu będziecie krzyczeć, że jak zwykle rozwalam rzeczy. Ale tak to już bywa. Tak to już bywa niestety. Zbieramy tą superstópkę, która tam nam zalega. Dobra, aluminium mamy, ale aluminium mamy za dużo, jak zwykle. Wszystkiego mamy już za dużo. Już nie wiem, gdzie to kłaść. O, jeszcze tu super słupki, świetnie. Ale je wywaliło. Osmu też trochę mamy. Ale myślę, że to nie jest problem. Przy okazji sobie ten osm pozbieramy stąd. To też tu wrzućmy. Czego dalej potrzebowaliśmy? 3 osmu i dużo super słupek. Dużo super stópek. Myślę, że jeszcze jeden ten pręt możemy śmiało wywalić. Trochę się osmu pozbądźmy jeszcze. Jezu, Shiro. Co ty robisz? Myślę, że nam to teraz już starczy. Starczy czy nie starczy? Super stópki. Dobra, pozbądźmy się ich jeszcze trochę z tej strony. Wrzućmy aluminium do osmu, chociaż powinienem już do niszczarki je wrzucić, bo mi jest niepotrzebny w żaden sposób. No i tak. Mamy 3, 6, 9, 12. Jedna jest niepotrzebna. I tu potrzebujemy 6. 6. 6 i... O, i chyba 5. Jeszcze jedną super stópkę. Nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale huk, trudno. To nie jest problem, to jest najmniejszy w sumie problem, bo i tak będziemy wszystko to maksować. No musimy zwiększać to ciśnienie tyle, ile się da. No, ciepło już nie musimy zwiększać, bo i tak mamy wszystko na maksa, więc to jest akurat luzik, arbuzik. Jezus, się przestraszyłem, że pojebałem. Raz. Dwa. Czego zabraknie? Jednego osmu. Pojebałem. Ten jeden osm wywaliłem. Ale jestem lama. Totalna lama. Dobra, ale to nie przeszkadza. I tak idziemy po resztę. Od razu sobie weźmy nasze pojemniki z metanem, które tutaj są. Już naprawdę przy tej bazie już trochę FPS-y spadają. No, na Ryzenie 9 nie oczekiwałem, że aż tak spadnie to wszystko. No ale cóż. Kurde, akurat super stópki mi starczyło. No, nie wywalił tego jednego, no. Dobra, 3. Raz, dwa, 3. Będę to w ten sposób robił. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Bo ja chyba z matematyki to miałem laskę. Nie no, może nie laskę. No ale 2, 3 to zazwyczaj. Ja z matematyki akurat jestem dupa straszna. Ale to wiecie co, bo wszyscy ogólnie mówią, że na przykład mają, nie wiem, cechy... O kurde. A nie, dobra, to nie to było. Mają na przykład cechy, nie wiem... Czekajcie, bo się zaciąłem. Tak, 3, 6.
Dalej sobie 3 weźmy. I możemy sobie wziąć 3 i tak nam nie starczy. Ogólnie wiele osób twierdzi, że na przykład, nie wiem, są lepsi, są typem humanisty i tak dalej, a co jest śmieszne, zazwyczaj jest tak, że osoby, które tak mówią, nie są ani humanistami, ani matematykami, czy ani umysłami ścisłymi, o tak, bardziej. Aczkolwiek, no, powiem osobiście, że nigdy z języka polskiego nie miałem problemu, przez wszelkie interpretacje i tak dalej, może dlatego, że miałem fajnych nauczycieli, którzy... W sumie to moje interpretacje, może nie zawsze, ale w większości czasu uznawali. I jakoś mówię, nigdy nie miałem problemu z językiem polskim, aczkolwiek... No to było raczej przystosowane tym, że jestem osobą, która lubi czytać, dużo czyta. No, ostatnio może troszeczkę mniej, ale ogólnie w młodości dużo czytałem książek. I tak mi to właśnie zostało. Chociaż z moją ogólnie ortografią i tak dalej kiedyś naprawdę było fatalnie. Ja byłem totalnym głąbem, jeżeli chodzi o ortografię. Przestań mi to wypadać. Ale to się zmieniło do pewnego czasu. Może kiedyś wam tę historię opowiem, no ale raczej nie dzisiaj. Chociaż może, zobaczymy. 3, 6, dobra, 2 stópki sobie oddajemy. Wyjdziemy dzisiaj full ciśnienie, dopóki nam nie... Tak naprawdę nie skończy się energia. 3. Dobra. Aczkolwiek, no mówię, matematyka nigdy mnie jakoś nie kręciła, obliczenia i tym podobne. Nie lubiłem tego. Pewnie dlatego też potem sobie z matematyki nie dawałem, czy może nie dawałem, no nie dawałem sobie rady, nie oszukujmy się. Nie ma co oszukiwać was tutaj. Noga jestem straszna, ale to mówię głównie z tego powodu. Idzie 6, 3, kolejne 3, 6 i tu mamy kolejne 3, możemy sobie wziąć kolejne 8. I tu już nam chyba nie starczy, prawda? Tak, 3 plus 5 będzie, to już nie. Dobra, to już mamy. 1 i 1 na sekundę na minusie, no nie jest źle. Tej wody nam dosyć sporo tutaj brakuje. A wracając do tematu, no tak, jestem noga, bo mam zaległości. Teraz troszeczkę już mniejsze, bo używam matematyki do algorytmów i tak dalej. Ale nadal nie są to jakieś algorytmy skomplikowane, no. Nie są to algorytmy skomplikowane, wiecie, na przykład, nie wiem, pisałem ostatnio bota, przepraszam, na Discorda i tak dalej. To te algorytmy jednak się przydawały. Samego takiego obliczania, wzory skróconego mnożenia i tak dalej. O dziwo, z tego zazwyczaj miałem dwóje i to tak ledwo, a widać, że wcale to nie było trudne, tylko po prostu brakowało chęci do tego wszystkiego. Możemy sobie to robić w ten sposób. Brakowało chęci po prostu do nauki tej matematyki. I zawsze też mówiłem, kurczę, do czego mi się to przyda? No i nadszedł ten dzień, że jednak się przydało. Jednak się przydało. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Czyli stópek musimy wziąć 18 jeszcze. Jeszcze 18 stópek. Zaraz sobie pójdziemy jeszcze przy okazji, zobaczymy, jak wygląda nasza produkcja ciśnienia. Czy jest już zwiększone? Czy jednak nie jest zwiększone? Dobra. I jak to teraz wygląda? Powinienem mieć 18, tak? Czyli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, jeszcze dwie stópki. Akurat, kurczę, musiała się jedna trafić. Dobra. I resztę zbieramy, wsadzamy do pojemniczka, bo to już się nam w żaden sposób nie przyda, przynajmniej nie w tej chwili. Nie w tej chwili, to sobie odkładamy. Teraz to aluminium sobie zniszczymy. I sprawdzimy, jak nasze ciśnienie się zwiększyło. No już teraz powinno dwukrotnie szybciej zapierdzielać. Zaraz jeszcze jakieś rakiety, może ciśnienie wyślemy. To już w ogóle będzie ekstra. I w końcu nie będziecie mi mówić, że nie chcę terraformować tej planety. Chociaż powiem wam, że poniekąd chyba troszeczkę mieliście rację.
Ja chyba nie chciałem terraformować tej planety, ale to ze względu na to, że niedługo się nam po prostu ta seria skończy. No i się doigrałem. No i się doigrałem, teraz musimy zrobić elektrownię. Musimy zrobić elektrownię. Pamiętam, jakie low poly są te pszczółki z dystansu. No czyli mówię, chłopaki naprawdę z Planet Craftera starają się to zoptymalizować w ten sposób. Mają bardzo fajne pomysły. Tak patrzę, czy na przykład te motylki się nie zaczną... Nie zaczną się bugować? Nie. Nie bugują się, o dziwo. Dobra, co potrzebujemy do generatora termojądrowego? 4 super stópki. 2, 3, 4. I... Ile to mi było? Nie teleportery. 5 sztuk. 1, 2, 3, 4, 5. No i już w tej chwili... Robimy ostatni generatorek, który umożliwi nam połykanie tego prądu dalej. No to musi być jakoś tak chyba, co? Już się trochę pogubiłem. Miało być chyba tak. Uuu, robal się pojawił. To musi być prosto. Robak, spierdzielaj. O, i się robaków zrespiło. Dobra, idziemy zobaczyć, jak tam te nasze przyrosty, te reformacji. Jak to wygląda? Show me. No tak 2 na 10, 2 na 10. No to bardzo, bardzo wolno idzie. 1762. Lipa. Czemu to jest w nanopaskalach pokazane? I to będą... Nie. Rozumiem, że to jest 0,1 paskala na sekundę. Nie 0,1. 0,001 paskala na sekundę. Nie, powinni to zrobić po prostu w takich wartościach, jakie jest to. To myślę, że akurat to by mogli zmienić. Ciśnienie. Ciśnienie mamy 12000%. Myślę, że tego irydu też się możemy pozbyć. Tego irydu się możemy pozbyć. W ogóle mamy iryd? To jest dobre pytanie. Mamy iryd, możemy robić. Możemy robić dużo rakiet. Myślę, że tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Mówię, chcę zrobić ten ekstraktor rudy, żeby usprawnić sobie całkowicie już wydobywanie tych super stópek i innych rzeczy. Tym potrzebujemy na ciśnienie. Dużo krzemu i 2 super stópki. 3 super stópki, 2 super stópki, 3 krzemu. Okej. Okay. Chyba nie będzie problem. Bierzemy metan. Jak słyszycie moją klawiaturę, to przepraszam. To był mój błąd, że zmieniłem tą klawiaturę. No przynajmniej mogłem ją sobie zmieniać na nagrania. Miałem wcześniej taką klawiaturkę bardzo fajną, cichutką. Tak samo myszkę, to pozmieniałem wszystko na SteelSeriesa i SPC Gear. Tak, tak, to jest GK630K. Fajny mechanik na brązowych bodajże przyciskach? Przełącznikach? Tak, brązowe przełączniki. Aczkolwiek, nie daj Boże, zalejcie je wodą i klawiatura siada. Już raz ją ratowałem. Raz ją ratowałem. Udało się uratować. Kobaltu nie ma w ogóle. Krzemu też tak nie za bardzo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, no pięć, można powiedzieć, że pięć. Czyli 10 super stópek musimy mieć. 10 super stópek. Cały zapas sobie wypieprzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10 super stópek, tak? Bo tam były po dwie. 2, 4, 6, 8, 10. Świetnie. Do 10 już ile liczyć umie, chyba. Potrzebujemy jednego krzemu ewidentnie. No i co jeszcze? Rakiety. Jedną rakietę mam tylko. A do produkcji rakiety. Rakieta, rakieta, rakieta. Uran, dużo uranu. Bardzo dobrze. Czyli więcej super stópek, których nie mamy. Upsi.
Ale tą osobę, która ostatnio mi wyzwała, że przerabiam te super stópki, znaczy te pręty z super stopu. Ale musi mi teraz przeklinać, matko boska. Ale musi mnie wyzywać. Ale go musi dupa piec. O, aż tutaj czuję. Dobra, dużo uranu. 2, 4, dobra, czyli resztę super stopek sobie możemy położyć. To już nam się nie przyda na razie, w danej chwili w sumie. Nie na razie, tylko w danej chwili. Tam był jeden iryd. Raz, dwa, trzy. Dobra, na razie tak zrobimy to. I my nie mamy prętów, czy znaczy nie prętów, tylko uranu. Mamy wszystko przerobione. O Jezu, jak się świeci, jak psu jajca na wiosnę. Dobra, jeden silniczek. Drugi silniczek. Trzeci silniczek. Jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy. W końcu uran się przydał. I piąty silniczek. I musimy jeszcze jeden krzem znaleźć. Nie ma innej opcji. Zjemy sobie przy okazji. Jak ta baza jest taka samowystarczająca, jest bardzo przyjemne, bo wtedy tylko i wyłącznie zwiększasz i zwiększasz i zwiększasz i zwiększasz i zwiększasz i zwiększasz. Wody się napić musimy. Pyk, pyk. Jeden Kryem. Gdzie jest Kryem? Nie Krym, tylko Kryem. Krzem. Nie ma krzemu. Jest magnes, ale bez krzemu. Jest krzem. Dobra, mamy cię. Już nie pluję na krzem. Już wiem, że każdy surowiec jest tu ważny. Każdy surowiec jest tu ważny. Dobra. Ciśnienie, ciśnienie. Lecimy. I next. Znów rakiety syjamskie. Co się dzieje z tymi rakietami? Co tu się dzieje? Terraformacja! Nawet nie wiem, czym rakiety lecą, ale chyba z irydem. O nie! Rakiety strzelają. Jak to wygląda w tym miejscu? Zrobiło się trochę, zrobiło się i to ładnie. Dobra, tylko teraz to my potrzebujemy krzemu. Jakbym w dobrym miejscu szukał. Krzemu chyba nawet nie mamy. Jeden krzem. O, z tym krzemikiem to tak ciężko. Z tego aluminium jest za dużo. Tego aluminium jest ewidentnie za dużo. Pamiętajcie, że aluminium zawsze się wydobędzie. Wciskamy przycisk. Pyk, nie ma aluminium. I to właśnie krzem jest tutaj problematyczny. No właśnie, to jest krzem problematyczny. Aluminium trochę jest. Aluminium jest problematyczny. Krzem, przepraszam, nie aluminium. Weź skocz. Oj, śmiało możemy w sumie nawet to aluminium wywalać. No ale dobra, no. Gorzej z krzemem. Gorzej z krzemem. Idziemy jeszcze zobaczyć do irydu. Jestem ciekaw, co to w sumie leci. Czy to jest iryd, czy to jest po prostu... To jest po prostu... Boże... Uran. To jest uran. O, krzemik jest. Właśnie też w związku z tym chciałem zrobić te lepsze...
Te lepsze, te lepsze, te lepsze. A iryt, iryt, to leci iryt. A irydu my aż tak nie potrzebujemy. Dlatego chciałem lepsze te ekstraktory rudy zrobić. Pluję na iryt, bo ma kopalnię. Pluję na iryt, bo ma kopalnię. Jezu, jak szybko czas przy tej grze leci. 20 minut odcinka już. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Jak pięknie przy tej grze spędza się czas. Naprawdę, no chłopaki zrobili coś... coś świetnego. Niestety tego krzemu brakuje. Możemy jeszcze 3 puścić teoretycznie. Może bez jednego. Nie, nie. 18,74. Atmosfera 38%. Nie wiem, na jakiej zaczynaliśmy. 35. Wow! Wow, wow, wow! Nie, będziemy jeszcze dużo zwiększać. I się jeszcze będzie zwiększać. Następny będzie rozsiewać drzew T3, przepraszam, T2. No i potem jakoś to już pójdzie. No mówię, chciałbym przynajmniej w Planet Crafterze dojść do tego ogniwa termojądrowego, bo nigdy... U nikogo chyba nie widziałem tego ogniwa termojądrowego. U nikogo tego nie widziałem. To jak to wygląda? Lukanomotylem, mutagen T2 i ul T2. Farma motyli T2. Co tu bardziej możemy iść? Podgrzewacz T5. Rakieta do rozsiewania owadów i wiertło T5. O, może na tą biomasę jednak byśmy jeszcze poszli. Tylko mówię, biomasa jest o tyle problematyczna, że potrzebujemy tych próbek bakterii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas musimy też robić różne rzeczy. Typu nawóz, mutageny, próbki z bakteriami. To jest naprawdę dużo czasu, jeżeli chodzi o to. To jest dużo czasu. Dobra, zróbmy sobie jeszcze z tych super... Teraz będzie napierdzielać do końca naszej serii. Dlatego nie musimy brać. Tam jeszcze potrzebny był uran chyba, prawda? Yes, sir. Uranus. Your anus. 3 mogliśmy zrobić, tak? No i 3 chyba zrobimy. No to mi zostanie tylko tego uranu. Super stópki, tam były 2 potrzebne, mamy akurat na 3. Tego to ty mi nie zwalaj. Dobra, idziemy jeszcze 3 wywalić. Będziemy mieć dzisiaj naloty rakietowe. Ewidentnie. Ewidentnie będą naloty. Jeszcze jeden krzem trzeba znaleźć. Jedno krzemisko. Akurat pamiętałem, że tu jeszcze jedno było. Jak będziemy mogli już wydobywać surowce, to myślę, że będzie inaczej. Wtedy jako tako te surowce będą nam dostarczane. Myślę, że na dany dzień zwiększyłem populację, znaczy populację, terraformację ciśnieniową. Ta platforma nie jest za stabilna. Lećcie, moje dzieci, lećcie. No i poleciały. Dobra, myślę, że teraz możemy się zająć już biomasą. Zająć się biomasą, bo ta biomasa również nam sporo rzeczy może odkryć. Tak mi się przynajmniej wydaje. W teorii mógłbym również może te motyle zacząć robić. Też nie byłoby głupie. Larwa motyla Liux, 500. I rzadkie larwy. Tych rzadkich larw chyba trochę mamy. Od chuja. Rzadkie larwy mamy, mutageny i nawóz. Nawóz, nawóz, nawóz. Mutagen potrzebuje ciarki i
dużo glonów. Trochę to wymaga, no. To możemy wywalić. Weź mi z tym aluminium, paszał won. Tu mnie z tym też. Super stópki już wróciły praktycznie do stanu sprzed naszego dzisiejszego. Naszego dzisiejszego extremum. Dobra, idziemy w tej chwili po algi. Glony. Myślałem, że jakaś skrzynia się zespiła. Tych alg potrzebujemy od cholery. Panie, czy pan musisz tak napierdalać z samego rana? Prawda, nie jest rano, bo jestem po pracy, ale... Ale mogliby trochę przestać. Ja wiem, że kiedyś to mi się cieszył z takiej ilości tego wszystkiego, ale teraz już nie, bo mi zaczynają FPS-y spadać. Za dużo rzeczy. Myślę, że chłopaki zamiast robić, na przykład właśnie jak spadają te meteoryty, nie? O, to spadają takie wielkie głazy, ewentualnie, czy nie ewentualnie, tylko razem z tymi głazami spadają takie wielkie kamienie. Myślę, że lepiej byłoby ograniczyć spadki tych kamieni. Czy kamieni, właśnie nie, odwrotnie, gadam głupoty. Lepiej byłoby zrobić zamiast spadających rud roztrzaskających się, zrobić po prostu jeden taki wielki kamień i go wydobywać. Myślę, że to by było znacznie lepsze, bo widzicie, te kamienie to wszystko zabiera FPS-y. To jest jakaś moc obliczeniowa, która musi obliczyć fizykę lotu tego kamienia i tak dalej. A myślę, że nie jest to aż tak potrzebne, żeby to było tutaj. Bo po pierwsze irytuje, a po drugie, no jakby nie patrzeć, no zmniejsza te FPS-y. Aż mnie nos zaspędzią. Dobra, już żyję. Napijmy się. Rzadka larwa i to nawet ta, której potrzebujemy. Teraz po nią wrócę. Do mutagenu potrzebujemy i tak próbki z bakteriami. Już nie mam wody. To jest larwa? O, FPS-y. Panie FPS-ie. Teraz to zwiększyliśmy ciśnienie. Naprawdę zwiększyliśmy to ciśnienie na maksa. Do mutagenu nie jest to potrzebne. Do nawozu jest glon potrzebny. Do 4. Teraz się z wody wywalimy. I tak, tu jeszcze potrzebujemy siarki, bakłażana, nawet podwójnej siarki. Nie zumieram mi się chyba, że 4. Siarki, bakłażana. 4, 8 siarki. 8 siareczki. I 8 bakłażanów. Czy my mamy bakłażany? Raz, dwa, trzy. Akurat. Dużo go nie ma. I siarka nam się w końcu zacznie kończyć. Dobra, na razie tyle. Coś tam jeszcze było potrzebne chyba. A nie. 4. Dobra. Potrzebujemy 4 siarki. I 4 pojemników z gazem. To i 4 pojemniczki z gazem. Raz, dwa, trzy, 4. No akurat mi pierdolnęło w okno, naprawdę? nie mogę, co tu się dzieje. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Pyk. Badaj. To się długo robiło? Nie, to się długo nie robiło. Jeszcze nie jest źle. Może jeszcze zobaczymy.
Jeszcze zobaczyć, jak przy okazji wygląda nasza terraformacja. 41%. No niedługo będzie ta atmosfera. Ciśnienie, ciśnienie, ciśnienie. 22,27. Szybciej idzie, szybciej. Tak, to jest 0,003 paskala na sekundę. Tak jak myślałem. I myślę, że w następnym odcinku... W następnym odcinku zrobimy sobie rakietę. Kolejną. Kolejną rakietę, która mam nadzieję... będzie satelitą GPS T3, albo i chyba tam nawet T4 była. Myślę, że to sobie zrobimy. Zrobimy sobie przy okazji. Zobaczmy jeszcze, jaki motylek nam wyszedł. Coś różowego. Larwa Amael. No, może być. Może być. Stawię sobie kolejne. Zobaczmy jeszcze, jak te motylki wyglądają. Na zewnątrz. Tu same złote. Tak, tu są dwa złote. Tu są dwa złote, tu są jakieś różnokolorowe. Akurat żółte się ładnie zgrały. Czyli jeszcze jedyne, gdzie nie mamy tych motyli, to jest ta kopuła. Czyli trochę tych motyli za dużo chyba porobiłem. O, kanałowe motylki, fajne. Róż, znaczy w sumie to fiolet. Ta larwa w ogóle sobie debituje. Ja na niej stoję. Czemu ja stoję? Nie mogę. Weź tą larwę, mówili, będzie fajnie. No. No, szkurde w dupę. Co się dzieje? O nie! Nie, napierdzielają. Leci, super stop. To super stópki. A to skurczysynki, ale nawalają, jak w Sylwestra. Nie zablokowali mi wejście. Uff. Nawalcie se kutafiksy jedne seserka. Bum, bum, bum. Ale się chyba wkurwili. Chyba się wkurwili. Są jakie motylki. No przestać mi napierdalać. 500! Czyli tego co nie mieliśmy. No dobra, przekonaliście mnie. Teraz się zżygam. Uff, padanie. Serio, bierze mnie na wymioty od tego trzęsienia się. Gra się pojebała. Badaj. Jak w Battlefieldzie. Super stópka. Albo Call of Duty. Ile super stopu. O. Go, go, go. Idziemy. Tylko chcę motyla jeszcze zobaczyć. Motyla noga. Jeszcze ostatni strzał. No ja te larwy są do dupy. Dobra, zobaczmy sobie ostatniego motylka. Niebiesko-kolorowe. Tylko mówię, szkoda, że jest ich tak mało. W sensie mało slotów. Jak będzie parma motyli, może będzie lepiej. Ale, moi drodzy, jest już 34 minuty odcinka. Troszeczkę przesadziłem. Ale tak się fajnie gra w tą grę, że naprawdę ciężko jest sobie odpuścić. Coś tu jest? Jakieś super stópki? Są super stópki. Moi drodzy, ale tak jak wcześniej wspominałem, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy jeszcze w następnych odcinkach Planet Crafter. Znów coś tu było. Znów jakiś owad? No pewnie, że tak. Nie wiem jaki. Kurde, topię się. Tam coś musi być. A może i nie? Nie wiem. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej. Ła, bug! Patrzcie, jaki bug! Ha, na sam koniec. Mam laser! Mam laser! Mam laser! Ale zajebiste. Jak ja to zrobiłem? Fajne. Zarąbiste partikle. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!